Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Half-Life Opposing Force, jasne, Blue Shift. Jest Yuno i dobra, zaczają się na dwóch wrednych gości tu. Nie wiem, na co oni się zaczynają. Dobra, myślałam, że to w sumie wybuchnie. Ale jak widać, nie chciało. O kurde, ja o czym zapomniałam. Że tu jeszcze taki się czai. Dobra, spróbuję go tak jakoś zabić w ten sposób, kryjąc się na tyle, by on nie był w stanie mnie dosięgnąć. Dobra, tak. Tak. O, dobra. W miarę nieźle mi to wyszło, dziwo. I tak, musimy na niebieską substancję bardzo, bardzo uważać. Pytanie, czy coś tu będzie? Co mnie chce? A, nie. Pan roztocz. Dobra, to było dość dziwne. Wystraszył mnie troszeczkę. O, kolejny, dajmy mu skoczyć. Au! Kurde, no nie wiem, jak to jest możliwe, że ja ciągle im się daję. Więc... Ojojoj, kolejny. Tego nawet nie bardzo widzą. A, już. Ojej! Dobra, to kurczaki pieczone. Się przeblokował. To dziwne. I gdzieś wskoczył, nie wiadomo gdzie. To ten? Tak, ten czuje. O, już nie, aha. Dobra. Nikogo i niczego, kto by chciał mnie zabić? A to takie zaskoczenie trochę. Przyznam, że miłe w miarę. Dobra, shotgun. Wow, cholerka! Nikt, kto by chciał mnie zabić. Jasne. Nie w tej grze. Zaraz. Przebyłam długą już drogę. Okej, teraz tu. I to rozumiem, możemy powłączać. I włączyły się wielkie mieszadełka. Okej. Tam nawet jechały niżej. I rozumiem, że mogę mniej więcej jakoś tam wrócić. Tam ktoś jest. Wow, coś się dzieje. Mam nadzieję, że to tylko tędy. Nie wiem, chyba znowu właśnie tego typu skakanie. Tak. Jak rozumiem, już teraz tu. Nie no, to dalej nie to. Dobra, to widzę. To już jest włączone i zaraz, czy ja teraz mam na górę jechać? Nie, na dół, w górę. To budzi moje podejrzenia. Dobra, tu jest życie, ale zaraz. Tam chyba coś jeszcze trzeba było włączyć. Tylko, że trochę się pogubiłam co i gdzie. No, stąd przyszłam. Kurde.
tego, że zamiast od razu lecieć do windy, zaraz, bo już jest ze mną źle. Zaraz, nie tu chyba nawet. No, aha, już nie mogę wrócić? No ja myślę, zaraz tu chyba. O, nie wiem, czytywanie, ale czy właściwe, czy nie? A zaraz. Tak, bo już to nam działało. Okej. Teraz już wreszcie można to ruszyć, prawda? Aha. Tylko, że pytanie, czy chcę to uczynić, bo to... nie mogę wziąć... szkoda. No ale jak nie mogę, to nie mogę. Znaczy, gra wie lepiej ode mnie. Kolejny truposz na naszej drodze. Oj. Oby ja teraz truposzem się nie okazała, bo całkiem sprawnie mi to o dziwo wyszło. No, naładujmy się. To jakieś dziwo. I was hoping you'd show up. You have to get this power cell charged and back up to Dr. Rosenberg. I'd help, but I'm hurt pretty bad. No, widzę właśnie. You can probably push the power cell through the fence into the charging station behind me. Let me see if I can get out of the way. Nie no, to się nazywa ostatni jakiś zryw, nie wiem. Prospołeczny. Patriotyczny. Cholera wie, jak to nazwać. Dobra, tak, za jego radą podążamy. Tak, nam się to uda, tu, pyk. Okej, to włączone. Elegancko. No, trochę to potrwa, ale dobra, naładowało. Pyk. O nie. Dobra, mogę na szczęście i tak, bo już się wystraszyłam, że niestety został akumulator skazany na wieczną blokadę jakąś. Teraz tu. Ojej. No, nie jest to najłatwiejsze zadanie, nie mogę powiedzieć. Teraz pyk. Tu. O kurde! Ma tej krzepy w łapach nasz bohater. Tu. I guziczek. Kolejny, jak rozumiem. Miło, dobra, czyli zapis. Dobra, to sobie pojechało. Czyli jak rozumiem... A tak w ogóle jeszcze jedna rzecz, wiem, to okrutne. Obrabianie zwłok. Nie mogę mu kamizelki zabrać, szkoda. Dobra, to szybko tu przez drzwi. Czy coś tu jest? Zaraz, gdzie ja miałam iść? Czy ja się znowu właśnie zgubiłam? Tutaj? No chyba powinnam wrócić właśnie, że teraz. Dobra, jedziemy na górę, czyli w zasadzie... Chyba tam, gdzie mamy jechać. Wracamy do tego doktora Rosenberga, czy jak on tam się nazywa. O, tak, mamy ostatni rozdział. A pewnie, że mi się udało. We've already begun preparing the device with the fresh power cell you sent up. This time, however, the process is going to be a bit more complex. So I'll need you to help me in the main room. Let's hurry, there's no time to waste. No i tak, końcówka gry właśnie, znaczy gry dodatku powiedzmy, jest tutaj troszeczkę inaczej zrobiona, bo w sumie nie mamy wielkiej widowiskowej walki z bossem, tylko takie pomaganie doktorkowi. No więc taki luźniejszy już chyba odcinek nas czeka. Chyba, nie dajcie się zwieść. All right, I'll stay down here to monitor the system levels and direct the procedure. I need you to climb up to the control room and activate the main power. Once the process has started, you'll also need to release the damping locks each time the system has charged in order to open the displacement field. Don't worry, Mr. Calhoun. The process is simple, and I'll let you know when you need to do something. No i dobrze.
Czyli będziemy wykonywać rozkazy doktorka. Tum, tum, tum. A najpierw to jeszcze. Very good. Stand by, Calhoun. Once the jak system miło is być docenianym. Tak, tak. Światełko. I zaraz kolejne światełka. Raz, dwa. No nie no. Wielki jakiś technokoncert. Ani rockowy, ani żaden inny. Co to nie jest? The primary coolant line has been ruptured. Calhoun, go to the valve located on the catwalk and release the pressure. Hurry, turn the system over here. Nie lubię, jak ktokolwiek w takich sytuacjach mówi oh no. Tak, tu system nie może się przekryć. No, ja wiem, ja wiem. Robię co mogę. Ojej, ojej, wyładowania. Psiaczki. Miałeś interes. Ja i ty też. No umrzyj. Czemu one nie chciały być umrzykami jak trzeba? Takimi przykładnymi. Dobra, pyk, pyk, pyk. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Ja uratowałam system, jej. No. Jeszcze nie mogę, tak? Bo guziczek wręczy. Muszę czekać, aż mi łaskawie każe to zrobić. Tak, tak, tak. Prawie robi wielką różnicę, chciałabym zauważyć. To taki mały szczególik, ale lubię o tym pamiętać. Tak. Jej, czuję się taka ważna. Dawaj, dawaj. Tum, 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 tum. Przydałyby się jakieś może bębny, albo nie wiem, pioseneczka w tle, jakieś It's the Final Countdown. Ale wybaczcie, nie zaśpiewam. Nie z moim poradnym głosem, kiedy mnie zawsze przy Half-Life'ie chrypa łapie. O nie, nie, nie. Tu zobaczcie, prawie. Ostatnie światełko zaraz się włączy. On gada do siebie, jak rozumiem. Jej! Jakie fajne. Ja czuję się prawie jak w tych takich parkach rozrywki, gdzie się pojawia jakieś zabawkowe zwierzątko i trzeba walnąć młotkiem. Tak teraz z tym czerwonym guziczkiem się czuję. Just wait for the levels to reach full again and open the field like you've been doing. Nie no, to miłe. On sobie pójdzie, zostawi nas tu. Oczywiście możemy facetowi zaufać, nie? Wiadomo. On jest do tego warty, godzien i w ogóle nie zostawi nas na pewno śmierć. Alright, it's ready. Nie no, żartuję w tym momencie, wiem. W sumie gdyby nie on, to naprawdę mielibyśmy tu. To mój problem. Na nic nie czekam. Przycisnęłam. Leć tam. Śmiesznie to trochę zabrzmiało. No cóż, po drugiej stronie. Mam nadzieję, że nie w innym życiu. No i widzicie? Już się tu ładują. Jakieś. Bo nie mogło być za pięknie. Zaraz im spróbuję wrzucić małą niespodziankę. Surprise'a im zrobimy. Ha. Piękne to było. Aż nie mogę uwierzyć, że mi się udało. Ojej. Zaraz to mam sobie teraz chyba włączyć. Ojej, wielki rozpierdziel teraz się zadzielcha. Au, au, au. A wy mnie irytujecie. Więc robię to tak i wskakuję w kuleczkę światła. Tak, cudowny teleport. Cudne, to wspaniałe, te teledyny i w ogóle. A there he is! Calhoun, you've arrived! When you didn't come through right away, we thought that oh no, there's something wrong here. Simmons! Come look at Calhoun! His body seems to be in some sort of resonance displacement. Ojej. No i właśnie.
Oj, właśnie, właśnie. Oj, doświadczamy dziwnej wizji. Gdzieś się żeśmy budzili. Tu są jakieś drzwi. Oh, thank God you made it. I was worried that a malfunction occurred at the last moment and you might have been caught in an infinite harmonic reflux. If that's the case, then you're lucky to be standing here. Then again, we're all lucky. Thanks to you, however, we were actually able to pull off this harebrained idea. We made it, Mr. Calhoun. We made it. Tak, jak miło coś takiego usłyszeć. No i tak, mamy koniec gry tego dodatku właśnie. Był znacznie krótszy od Opposing Force, to pewne. I chyba mniej taki w moim typie, to znaczy bardziej taki strzelankowy, prostszy. Właśnie, przynajmniej o tyle dobrze, że nie miałam tu jakichś skomplikowanych łamigłówek czy rzeczy wymagających umiejętności w graniu. Ale i tak to przyjemny dodatek, ciekawy. Oczywiście nie będę robić specjalnego podsumowania, bo chyba nie ma to sensu wielkiego, ale no właśnie, czyli Half-Life 1 na razie mamy nagranego jak tylko się dało, tak więc kolejne części oczywiście również się pojawią na kanale. Tylko, że nie od razu. Myślę, że przedzielę to jakimiś innymi seriami, więc na razie to byłoby na tyle. Ta muzyka zaczęła mnie aż trochę denerwować. No i tak jak i cała seria, to patrzę, że i ten odcinek trochę taki krótszy wyjdzie. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Wolę krócej niż sztuczne przewlekanie, przeciąganie. Więc z mojej strony na razie to tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja, a na razie trzymajcie się, cześć i czekajcie na kolejne serie.